Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej instrukcji pod tytułem Jak poruszać się po lotnisku. I właśnie do tego lotniska sobie wchodzimy. Wchodzimy, słuchajcie, jeżeli odlatujecie. No to wchodzimy do odlotów. Wchodzimy przez drzwi. Oczywiście przyjeżdżamy tutaj samochodem, parkujemy na parkingu. Przyjeżdżamy też busem, jeżeli zostawiliście samochód na parkingu zewnętrznym, bądź przyjeżdżacie autokarem i również bez problemu wysiadacie, wchodzicie na odloty. Moim zdaniem pierwszą, najwygodniejszą dla Was opcją to będzie podejść do tablicy. Na takich tablicach są wyświetlane e, kierunki, w których w dniu dzisiejszym odlatuje e, samolot. Na przykład, jesteśmy tutaj w Radomie na lotnisku, więc tylko jeden samochód, samolot dzisiaj odlatuje i jest to Larnaka o godzinie 9.10. Również na tej tablicy dowiecie się, e, jaki numer ma ten rejs, jaką linią lecicie, w jakim kierunku, na jakie lotnisko. Oraz który check-in jest do Was przypisany. Jeżeli check-in nie jest jeszcze otwarty, to znaczy, że jesteście za wcześnie albo już za późno. Chociaż, jak będziecie za późno, to będzie pisało check-in closet i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze nie wyświetla się numerek check-inu, to musicie sobie chwileczkę poczekać. Przeważnie na dwie bądź trzy godziny przed wylotem ten check-in zostanie otwarty. I w momencie, kiedy macie. Boarding Passy, czyli zrobiliście odprawę poprzez aplikację, a nie posiadacie bagażu rejestrowanego, to lecicie od razu na Security Control, czyli kontrolę osobistą. Jeżeli zaś. Yy, yy, potrzebujecie nadać bagaż rejestrowany, to w każdym wypadku musicie do tego check się udać. Jeżeli zaś występują problemy z odprawą, to również do check yy, należy się zgłosić. I jesteśmy tutaj. Mamy check mamy odprawę bagażową, gdzie nadajemy sobie bagaż rejestrowany, gdzie możemy w razie czego boarding pasy yy, zdobyć. I jeszcze co możecie załatwić w czekinie? No generalnie, jeżeli macie jakieś niepewności, jakieś zagrożenia, coś jest nie tak, jesteście niepewni i tak dalej, zawsze do tego czekinu należy się udać. Mamy chwilę przerwy. Informują nas o tym, aby na lotnisku nie zostawiać bagażu w samotności i tego się bardzo stosujemy, ponieważ ten bagaż trafi od razu do utylizacji. No właśnie, straż tutaj chodzi, pilnuje tego, aby jednak te bagaże wszystkie były przypilnowane. I na to musicie zwracać uwagę, bo po prostu nawet grozi mandat bądź grzywna za pozostawienie takiego bagażu bez opieki. W momencie kiedy już mamy check-in za sobą, w momencie kiedy macie już bagaż nadany i załatwione wszystkie tematy i posiadacie już boarding pass, przychodzicie przez. Kontrole bezpieczeństwa. Więc szukacie czegoś takiego jak kontrola bezpieczeństwa, i należy tutaj już pozbyć się wszystkich niebezpiecznych rzeczy, które posiadacie. Nie należy zabierać na pokład noży, z tego co wiem dłuższych niż 6 cm ostrza, jakiś nożyczek, broni, narzędzia typu baseball, więc z baseballa na pokładzie nie wolno grać, narzędzia robocze, materiały wybuchowe i środki zakazane, jakieś adery czy coś, to absolutnie tego nie zabieracie na pokład oraz likwidy. Powyżej 100 ml. Likwidy poniżej 100 ml możecie posiadać, natomiast należy je ewidentnie zabezpieczyć w prześroczystym opakowaniu, aby, aby po prostu było wskazane, że w tym pudełeczku będziecie mieć i nie przekraczacie jednego litra na osobę. Więc jeżeli ktoś chce rozlać sobie litrę, no to do 100 ml małpek. Jeżeli ktoś chce litrę szamponu ze sobą zabrać, to do 100 ml pojemniczków. I lajtowo wnosicie na pokład, więc nie ma czegoś takiego, że nie wniesiecie. 100ml opakowanka w ten sposób, i wchodzicie na pokład. Totalnie nie ma z tym najmniejszego problemu i to nawet jest litr na osobę, więc jest sposób na te, na, na te kwestie. Macie tutaj szczegółowe regulaminy też opisane, natomiast to jest takie najważniejsze, co, o czym należy wspomnieć i o tym wspomniałem. Przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa, tam już nie bawimy się telefonami, nie nagrywamy kamerą. Bardzo ważna sprawa jest, aby już nie kamerować tej kontroli, ponieważ możecie zostać upomnieni przez strażnika. Wszystkie zegareczki, bluzy z kapturem w Polsce się ściąga i laptopy w Polsce się wyjmuje, natomiast w wielu lotniskach na świecie nawet nie musicie wyjmować. Laptopów. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Też o tym właśnie mówiłem moim widzom, że tamtą strefę musimy opuścić. Bardzo dziękuję. Także nawet, nawet trzeba dbać o to bezpieczeństwo wspólne, ponieważ jest to dobro wspólne i to bezpieczeństwo, tym bardziej w lotnictwie, jest niezwykle ważne. Słuchajcie, co dalej? Przechodzimy przez tą kontrolę bezpieczeństwa, laptopy wyjmujemy, telefony, nie mamy nic w kieszeniach, zdejmujemy zegarek, pasek, na przykład wazy i buty się jeszcze ściąga, natomiast nie wyjmuje się laptopów znowu, więc te tradycje są bardzo różne. Co więcej, jeszcze można... Powiedzieć, później mamy już strefę wolnocłową. Dopiero w tamtym momencie. Więc jeżeli Wy sobie zrobicie zakupy, yy, przy, zaraz przy wejściu na lotnisko, tak jak mamy tam na końcu sklepik, zobaczcie i zakupicie tam sobie jakieś napoje, alkohole i tak dalej, i tak dalej, i później Wam się wydaje, że już zrobiliście zakupy na lotnisku na strefie bezcłowej, a przejdziecie do kontroli bezpieczeństwa, to to wszystko, co powyżej tych 100 ml, o których wspomniałem, pójdzie do kosza. Więc to jest kolejny ważny temat, który należy. Wspomnieć. Już po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa jesteście na tej strefie duty free i tam te zakupy można wykonywać sobie i tam te też zakupy możecie wnieść na pokład samolotu. Taki mały tip ode mnie, słuchajcie, w tanich, liniach, w tanich liniach lotniczych czasami bywa taka sytuacja, gdzie tam odpierdzielają z tymi wielkościami bagażów i na pewno widzieliście mnóstwo filmików takich prześmiewczych, jak gościu kopie swój plecak, żeby udowodnić pani z obsługi, że wejdzie mu do, w tym w tym gabarycie, więc tak to wygląda, natomiast mam wrażenie, że jeżeli obsługa przy wejściu Was już na pokład widzi reklamóweczkę Duty Free, że zrobiliście zakupy na lotnisku. Natomiast te zakupy na lotnisku są bardzo ważną kwestią finansową dla portów lotniczych. Więc przykaz moim zdaniem jest w ten sposób zrealizowany, że jeżeli widzą zakupy zrobione na lotnisku, to nie patrzcie na gabaryty, niech idą, niech wracają, niech robią ponownie zakupy. No i taki tip też się sprawdza z tego, co zauważyłem z autopsji. Po wykonanych już kilkudziesięciu lotach po całym świecie, więc tak to wygląda. Yy, zakupy możecie tam zrobić. Tam jest naprawdę przeważnie na większości lotnisk: jest, jest bardzo duży wybór różnych fajnych rzeczy, yy, więc możecie sobie śmiało uprzyjemnić podróż, nakupić sobie jedzenia, picia oraz wszystkich możliwych przekąsek, jak i tam perfumów, elektroniki. Totalnie wszystko, włącznie z głośnikami JBL-a, yy, włącznie. Robimy te zakupy, natomiast nie zapominajcie, że czas szybko leci na tych zakupach i musicie udać się do gate'u. Gate, czyli brama. Gate. Gate należy sobie po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa, przez Security Control, sprawdzić, który jest do Was, do was ponieważ tutaj, przy tych głównych tablicach, przy wejściu na lotnisko nie będzie Waszego gate'u podanego, a jedynie check-in i numer tego check-inu. Dopiero po przejściu przez Security Control, czyli tutaj, co miałem okazję porozmawiać z Panem, właśnie strażnikiem chwilkę temu, dopiero na tamtej strefie pokaże Wam się numer gate'u, numer bramy, którą będziecie wchodzić na pokład samolotu moi drodzy, więc czasami te gatey, na przykład w Paryżu, na przykład w Washington DC. Tam szliśmy z gateu do gateu bardzo długo, a nawet musieliśmy wsiąść do kolei naziemnej, aby do kolejnego gateu się dostać. Na przykład w Stanach całe metra kursują pomiędzy gateami, więc tutaj miejcie to na uwadze, że dojście do gateu może Wam zająć od kilku do nawet kilkudziesięciu minut w skrajnych przypadkach. Więc tutaj nie. Nie, no trzeba brać to po prostu pod uwagę i w gejcie nastąpi jeszcze raz kontrola waszego boarding passu, czyli e, b, biletu na pokład. E, nastąpi kontrola jeszcze paszportu bardzo często i... Po tej kontroli zostanie w, zostaniecie wpuszczeni w kilku formach. Albo na nóżkach będziecie iść do samolotu, tak jak na przykład zdarza się to w, w Grecji, czy tutaj nawet w Radomiu, albo podwiezie was taki shuttle bus czyli taki autobusik miejski, albo w Stanach będziecie jechać takim wielometrowym, takim trokiem, dosłownie monster trokiem do, do samolotu, albo będziecie wchodzić rękawem, to już w takiej bardziej ekskluzywnej wersji. Czy coś tutaj, na, na coś trzeba zwrócić uwagę? Myślę, że nie, aczkolwiek nie warto zgubić się na lotnisku i nie warto się spóźniać, ponieważ last call, jest, jesteście wzywani przez pewien czas, natomiast samolot nie będzie na Was czekał i po jakich, po, po, po pewnej chwili bramki zostaną wszystkie zamknięte i do i, że tak powiem musicie zakupić sobie kolejny lot na tą trasę. Macie podany numer siedzenia na boarding passach, aby wiedzieć gdzie usiąść sobie w samolocie. W niektórych liniach na przykład w danych liniach lotniczych nie wolno spożywać oficjalnie. Alkoholu zakupionego poza pokładem samolotu, i tutaj potrafi taka pani Stewardesa przyjść, wziąć ten alkohol i rzucić nim do przestrzeni bagażowej nad głowami. I kontrolować trzeba by na pewno się nie dobieracie do tego swojego trunku. Więc tutaj ze sposobem przychodzą takie um, opcje, jak drink w Coca-Coli. To też jako takiego typu podróżniczego, oczywiście nie proponuję Podczas lotem samolotem należy się nawadniać, natomiast nie płynami wysokoprocentowymi, z uwagi na bardzo suche Powietrze i na możliwość odwodnienia się. Więc tutaj, spożywanie dodatkowej porcji alkoholu jedynie może odwodnić wasz organizm jeszcze bardziej. To z takich dodatkowych uwag należy też przechadzać się podczas długich lotów powyżej tam 5-6 godzin. Należy zrobić sobie przechadzki, aby pobudzić krążenie krwi w obiegu. Cóż jeszcze? Nie wolno oczywiście palić papierosów, mimo że w toaletach znajdą się popielniczki. To, to jest generalnie taki, taki paradoks. Natomiast nie palimy, ponieważ czujniki dymu mogą wykryć i, i już będzie, no będziecie mieć przechlapane. Nie żartujemy sobie z tego, że na pokładzie jest. Bum, ponieważ za to grożą Wam potężne kary, włącznie z karą więzienia do lat na przykład 15 w Tajlandii. Bez problemu możecie sobie złapać taką przesiadkę. Lubicie Tajlandię? Mało to tydzień, to dwa, więc możecie zostać na 15 lat nawet w gratisie za taki oto żarcik. Tyle. Moi drodzy, najważniejsze rzeczy myślę, że zostały przekazane. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego poradnika. Udostępnijcie go, aby Wasi znajomi nie mieli problemów na lotnisku oraz żeby zasięgi bardzo ładnie wskoczyły. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film okazał się Wam przydatny i zasubskrybujcie kanał, ponieważ sporo podróżujemy i również takie typy podróżnicze będziemy starać się Wam na tym kanale po.. Kazywać. Ja się z wami żegnam miłego dziąka cześć.